Chodźcie, muszkietery. Wiesz, Mirek. Mirek, pokaż te oko, bo ja to... Bo dobre. Dobre, fajnie ci się zagoiło. Już zagoiłem. No, ale wiesz co, ja nie widział, tylko Achim jak mi filmik dał, nie? A ja tak ostatnio do was przylazł i ja tego nawet nie zauważył po nim, że on ma oko. To ja jako z rana. Co on takie ma? To trzeba ci jakąś ksywę, Mirek, zrobić. Pluto. Nie. Nie. Panda. Panda. A jakby ta pirat jednooki. Chłopcy mają tutaj byli, jedzenie. Porobili, teraz idziemy, no rolady. To idź tam, Mirek, prowadź tam. Bo... Zupa mają. Ej, no się nie pozabijajmy. Nie, Mirek, jakaś ksywa ci zaraz wymyślimy. Nie, no. Już są wymyśli. Pan Mirek nawet sobie już anegdoty zrobił odnośnie oka. Nie pójdzie, tam szawo biją w kościele. Dzwony biją. Ale jak już wczoraj na wieczór my czytali gazetę, nie? Pokażcie mi, jak tam u was. Na razie jest jak jest. No. Mają cię siutko, ciepło. Nie, no, 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 no z nimi jest. Tu no go bo na tej linewce go mo, na tej linie, na linii go mo. Na tej liniewce go mo, żeby tutaj się lotał, potem go biorą do środka. No. Pokaż. A Bajerkowi, że się tam Buda coś zrobili? No. Teraz no słomy trzeba przywieźć, nie? Siana i słomy mu tam do myj. No. Majka sami zrozebierą na złom. Nie na złom, no to na drzewo idę. Co, idziemy tam zobaczyć? No. Idziemy obejrzeć, jakie tam postępy. U Kasi i u tego Bogdana. Chłopcy tam i Achim ostatnio włożyli znowu duże roboty. Ale pieruny nie chcą pomóc, nie? Lepiej niech nie wyłazi z tego namiotu do tej darymy. No, nawet blachę przyniósł, żeby zrobił. Jak tam, Irek? Jak się kina. Co? Uważaj na gałęzie, żeby ci jeszcze jakieś chyba gałąź, te drugie oko nie. No bo cięż kuźma. Byś miał ksywę oko proroka. Byś jeszcze z drugiej strony dostał, to jeszcze na filmach będzie dobry, Kongo cię bije albo coś. Kuźma. U dobrego Konga wszyscy z podbitymi rękami łażą. Ja... A potem będzie drużyna ślepego Jana. Ja. Fajny skrót tutaj jest, pra? Ale tu macie, Mirek, macie tutaj dużo, dużo drzewa leży, pra? Takiego, które już jest ten. Możecie se pociąć, pra? Michael. Patrzcie, ile tu samo drzewa leży, takiego, które jest obalone już, nie? Ze starości. A one fajne, bo one będzie suche. Masa tego drewna tu leży, kuźwa ty. Ale to nie powycinane te były kiedyś? No musiało być wycinane, bo... No takie kuźwa zdrowe drzewa, nie? Tak oby ktoś to wyciął, ty. I Kasi, wysprzątane elegancko. Tu mają też już fajnie zasłonięty ten bok. Na razie jest dobrze. Fajnie, teraz już to całkiem inaczej. No, siemanko. O, siema, Darek. Śpicie? Nie, leżymy tak. A macie cieplej teraz trochę? Co? Macie trochę cieplej? No jest dużo cieplej. Jest cieplej. Idę tam obejrzeć, bo Achim... O, stąd to jest jeden dzień, dwa dni i tam pójdą. Achim wam fajnie zrobił teraz te drugie miejsce, idziemy tam obejrzeć. No, co? Byłem tam zobaczyć. No. Achim jest super. Znaczy, ty i Achim jesteście dla mnie... Jedną rodziną, bo ja nie mam rodziny. No nie ma tak w domu, no ale jako dzień. Jezus, Achim, pięknie, hopie. Tu przyjdzie stolik. Piąteczka, no pięknie, stary. Nie tylko chcą podziękować, a pomógł. Kuźwa, Michael. Ach, no, ja tam Mirku, mało co no. Fajnie, zajebiście, no. Pięknie. Przyjdzie stolik do roga. No. Jakoś to będzie. No. Wiadomo, boki jeszcze tam ocieplimy i to wszystko i będzie, nie? Drzwi będą jeszcze, nie? No jest. Podłoga jest. Będzie ty z gumolitu i będzie ty, nie? Hasiami fajnie, to będzie ciepło. Mega jestem szczęśliwy. Popatrz, tu im też nie będzie, bo tutaj pierwotnie miał iść na Zoli jakieś palety tego, ale nie ma sensu, jak łóżko jest, nie? No jak jest? Tu przyjdzie, hasie przyjdą, gumolity, wykładzina, to będziemy mieli ciepło.
Gumolity, no to masz rację, no. Ale kurwa, stary, pięknie. A woda im nie będzie tu podchodzić. Tak, mają tu boki, tu mogło być ocieplone. Tu jest jedno, te dwa boki, tu tak mają zrobione. Także tutaj nic nie tego, nie? No. Super. Tam a spływać. Tam se mogą suszyć rzeczy, wiesz, jak no, tam ty se... Trzeba poswijać, no. Wyciepnąć go już po tym. No i tam mogą się robić składować takie, takie, wiesz, no. Jakieś pranie wiszące tego półki, żeby mieli tą kasę. Albo nawet jak se coś przyniosą do rozbierania czy coś, a będzie lało, nie? Albo coś, to niech się tam dubią, porozteguje rzeczy se tam. No, nie zagiździć sobie, no wiesz, stolik, to spać. Dokładnie. Przeblicie pojeść. Fajnie zrobione już ścieżka, nie? No bajka, chłopcy, no widzicie. Bajka jeden... jak bajka, chłopcy się muszą iść pojeść, bo niegodne już są. No. Spróbuj tej zupy od tego. Te rolady, tego się zgrzejecie. Rolady zaraz. To na razie tak przyklejam, Darek, żeby tam wiesz, nie wróć jakiś kota, bo dzika, bo tu. A ja, dzik wejdzie, no. No. Ja. Chyba na dwóch nogach. Ja. Tak, na razie, no wiesz. Ja. No, a jakieś, a jak chcesz tam... Tu przyjdą drzwi. Drzwi, nie? No. A tu jeszcze przyjdzie jeden kołek, tu. I dum, taką altanę zrobi się, wiesz, jest takie zadaszenie, żeby tak nie zacinało dysz albo śnieg. Wiesz, dwa klocki tego i... No to są teraz warunki naprawdę godne człowieka, żeby tutaj, żeby można było spać, nie? No i co, pieruny jedny? Darek! Widziałeś, jak tam macie, jak ci Achim i Michael z Mirkiem zrobili? Zawidziałem i podziwiam ich i bardzo im dziękuję, bo... Naprawdę, żeście są wspaniali chłopcy. Tylko żebyście tego, z tego miejsca nie zrobili jakiegoś, wiesz, jest fajnie zrobione. Nie, tak jak żeśmy się umówili. No. W poniedziałek jestem już na AA. No to ja byłoby, tak jak obiecałem. Tak jak żeśmy się umówili. No, wierzę w ciebie. No, w poniedziałek mam być na AA. A czemu była i oddać się na leczenie. Dalej, co oni będą mu tam robić? Nic, będą pomagać mu wyjść z nałogu. Nie pić. Nie pić, tak. A ty, Kasia, też ja będę się ciebie pytał. Bo ty też mi obiecałeś, że ty będziesz w tym pomożesz. Tak. Dobra, no to trzymajcie się, dzióbeczki. No, na razie, trzymaj się. Tarku, co? Nie kupiłbyś nam jakiegoś jedzenia. No i do jedzenia coś. No dobra, potem wam coś przywiozę. No. Dobra. Nie macie nic? Nic. Ani lew, ani nic dalej. Dobra. Darek te łunę, nie? Co to tam trzeba Mustachowi to wszystko. No to. Ty patrz, jest czwarta godzina. Wiele godzin. Wiele jest tak, ty mój zegarek. Po czwartej. No osiem. Już ma jak u tego, nie? Czwarta osiem. Ala powiedziała Krysia, żebyś ząbków nie wyciągała. Nie, nawet w nocy. Nie masz nie wyciągać na razie. Ona powiedziała, kazała ci przekazać, że absolutnie nie moczyć w koregatapsie tego. Nie moczcie, bo to jest za świeża proteza, się może popsuć. Masz, nie możesz tego moczyć i masz ich nie wyciągać. W ogóle. Nie wyciągaj. Coraz to lepiej się dopasowuje. Ja, masz, nie wyciągaj, Krysia. Jeśli coś ci nie pasuje, to jedziemy na poprawkę. Ale masz tego nie wyciągać. Jak ci coś nie pasuje, do Ali zaraz cię, ona cię zapisze, poprawi ci to, się nie wstydź, jeśli coś ci nie masz nie wstydź. Ale ja jej mówię, że jak coś będzie przeszkadzać, coś bole, czy otarcie jakieś, no bo ma sama mówić. Ala mi powiedziała. Tak, nie? Trzeba powiedzieć. Jak ci się dopasuje, cię nie będzie boleć, no to znaczy, że jest dobrze, a jak cię coś będzie kuło, pikać albo to coś, poprawka. No to idziemy na zód, nie? Ale nie wyciągaj, nie wyciągaj, wiesz? No, Stasiu Puszek nazbierał. Idę obejrzeć, pokaż Stasiu, pochwal się, co tam dzisiaj na rejonach się udało. Dawaj. Garby. No, chodź. Chodź, Achim, obejrzymy. Stasiu się pochwali. Jak tam dzisiaj rejon. Kurde, taka ćma się robi. To jest, kurde, dopiero czwarta godzina. No. Łociu. A kaj to leżało? A kaj to leżało, ta ławka? Tutaj, na arki. No, ale te boczne, to żeliwo, to po czasku zniszczyło. Żeliwo, to spoli. Aha, to jest żeliwo. Nie, no. Idę tej ławki naprawić, jak nie, żeby noga zumanu. Aha, to jest noga zumanu. Szkoda, taka ładna ławeczka, ty. No. To jest, że taka ławka, jakbyś odrestaurował, Achim, to jest piękna sprawa, kurde. Ja, ale UNF-obi zawsze byli, po 200 zł chodzili. No i coś jeszcze znalazł? No, dużo rzeczy było tam też, nie? No, dzisiaj to wszystko. No nie jechali, dzisiaj chyba dwa razy na rejonie byli, wiesz? Jeden grill, drugi grill.
No. Te ościenice i te blachy. No to wiele to, Achim, to będzie gdzieś 40-50 kg złomu? 50 kilo przeszło. Ja, bo tu jest ta drobnica, jest ja. 60 kilo będzie. Tu mam przodowy, no. Tu mam przodowy, a tu mam letki. No, no i super. Pralka jest. No. A jeszcze jest wirówka do opanowania. Jak to się mówi? Ja tej beczki z tym nie odnosz. Nie, bo ta beczka to ja sobie będziemy wędzić zaraz na zimę. Żartujesz. No. A ja masz za dużo wody, to tam ci wsadzę, nie? To tutaj do. O, blisko przedłużę do solara i będzie brrr. Będziemy wolne tam, wy sobie mieszać szamot, jak się będzie żynił. Szamot będę mieszał. Marta choinka wyrosła z tachu. Ja, rośnie. Rosną, nie? Ta i tak wyrosła. No, weź się te papiery i jadymy. Ja no. Papiery muszę wziąć. Weź się z tej strony, bo Sara na ciebie skoczy. Tam niech skoczy. Dobra. Krysia ją tam ustawia cały czas. Krysiu! Krysia! Ja biorę te papiery ci złożyć. No, pamiętaj o ząbkach, żebyś nie wyjmował. Stasiu, hajcowałeś dzisiaj? Co? Hajcowałeś dzisiaj? Ja, ale będę rozpalał. To jest to. O, pokaż. Jest ten kwestionariusz, ja? Wypełniony? No, obydwa wypełnione. Czekaj sekundkę. No. Podpisane jest, dobra. Tak. Achim zadzwonił, że już czas ich wreszcie przenieść, Bogdana i Kasię, na nowe lokum. Achim od rana już tam działa. Cześć, Achimek! Cześć! Walczysz, ja? No, cześć, Darek. Siemka, i co? No, ekspisze im robię, bo dostali, no gdzie to? Komornik przyszedł. No i w porządku. Tam tu trzeba ich dać, tu tutaj taką zadaszenie zrobić. Stary, zrobię. Pięknie, no. Ty się zwykł jednak. No. Pięknie, Achimku, no, pięknie. Tu mają na te duchy, żeby... Wiem co, kuźwa, no im dużo. Tam mam lato, nie? Ja. Musi się chyba siatło świecić, mi wysok dół. Kuźwa, chłopie. Zobaczcie. No. Achim obrazki im powieszą, zegarek tam, mają. Wszystko święte tego. Kalendarz. Krzyżyk. No tak, żeby mieli więcej nie, żeby nie namarać się. Stoliczek. Kurde, tu mają już. Tam mają wieszok. Tu mają wieszok. No jak w domu mają, a tu mają też lusterko, taka swoja toaletka, żeby się mogli przeglądać. Aj, Achimek, złoty chłopak. Złoty człowiek. No. Powiem na razie tak, Darek, bo po tym musiałem to przerobić. Popie bajka. Dziś. Idę do tych piorunów. No wiem, ekspisję zrobił pomału. Dobra. Tam to wszystko te memy trzeba wyciepnąć. No. Ja. Tam się taki magazyn zrobił. Tam się magazyn zrobił na łachy, na takie, wiesz? Takie, żeby tu nie zagracać. Jak będą przynosić coś. No i tam do środka. A ten namiot trzeba poswijać i na auto wyciepnąć. Hadziel też widzę, że się... Hadziel jakim też zakrył, no to jest taki forhang. Ja. No tak, żeby to było, nie? Tu no się będą dźwigać, nie? I potem się tam będą włazić. No elegancko. Wiesz? Stary, no bajka. I tu mają wszystkie strony wszystko poobijane, zobaczcie. Tam wszystko na oko, że im poobijał i sobie tam w środku odłożył. I co, cieszycie się? Co? Widzieliście, jakie macie ładne mieszkanko? Widziałeś, Boguś? Toaletka masz, wieszaki, łóżeczko piękne do spania. Cieszysz się? Dacie ci podbił ty. Jak człowiek wreszcie, prawda? Jak człowiek. Nareszcie. A jak tam z naszą umową? Z naszą umową jest tak, że ja dzisiaj mam dużo do załatwienia. I jest takie coś, że są się oddom na leczenie, ale nie zamknięte, tylko oddom się na leczenie. Pomalutku. Żeby nie naros, bo ja się bał. Ja nie chcę, żebyś naros, bo ja wiem, że nie dasz rady, ale umówiliśmy się, że będziesz stopniowo, powoli, żeby tak, dać się... i będę wychodzić z tego, żeby nie da rady. Dzisiaj, że wziął, żeby jej sprawy pozałatwiać, to że musiał się napić. Bo widzisz, że coś, żeby... Hej, Bogdan! To ja bym musiał być dziennie o żarcie. To ja bym musiał być dziennie prawie się wkurwiony i co mu taką odpowiedź, że się musiał dziennie napić, bo jest nerwowy. Ale ja się co Bogdana pytam, to ma zawsze coś do załatwienia. No, tak. Ale ja ci obiecał dużo, że jak się poprawisz, to będziesz tama, nie?
Będziesz tam. No i obiecałeś mi, że się poprawisz. A ty wiecznie masz wytłumaczenie, bo ja musiał załatwiać. Nie chcę tego słuchać. Kaś, masz się poprawić i koniec. Dobra. Dzięki Kasi. Kasia, co ty tam bierzesz? Świeci. Ja, Kasia, chodź na chwilę. Chodź, Dzióbeczku, muszę ci coś powiedzieć. Zróbmy, słuchaj mnie, no. Zróbmy tak, że tu masz te całe pomieszczenie ładne, no. Tu się też wam zrobi taka zasłona, taki furohang, żeby to na dole było, żebyście mieli to zasłonięte, ale umówmy się tak, nie robicie tam, Kasia, syfu i meliny. Nic. Wszystko, co, Bogdan, posłuchaj mnie, wszystko, co znosicie, co do suszenia macie, łachy czy coś, to tutaj wieszaki takie się u góry powiesi. Na te bigle tam. Takie, na te... Jemu to zlikwidować, nie? Na mnie będzie zlikwidowany. Na razie tego wszystko go nie bierzcie, zostawcie się te mandżury tu. Ja. Jo, co, już dzisiaj mogę się przenieść tak, tam. Tak, ja, tak. Macie za... ekspisję, no. Komornik przyszedł i został. Dobra, Boguś, co ja powiedział przed chwilą? Powtórz. Że mamy eksmisja i... No. To powiedział Achim, ale co ja powiedział? Że mamy tutaj... Nie zostawiać żadnych śmieci. No dobra. To już Kasia będzie robić. Nie, Bogu, a ty się masz portki? Pomóż. Nie tylko Kasią się wysługujesz. Tam do środka. A tu na noc się będzie zamykać. Idź, Kasia. No i zobacz, Kasia. I co? Pięknie. No co pięknie? Pięknie mieszkanie. To trzeba zaraz na auto spakować. Co? Każdy mu to najmniej zebrać, żeby tam było czysto, wiesz, jak i tam się te hoki dają. Tylko niech on trochę też sam porobi, bo on się Kasią wysługuje, wiesz, jak nie chce sam robić. To, przecież ja nie będę zrobił za nic. Ja to dzięki Kasi zrobił i dzięki to ciebie ty zdarzy, żeby mieli kam mieszkać, bo miłem jest mój. Ale niech się trochę za robotę weźmie. No ale ja wiem, niech się kudy weźmą, jak bym coś zrobić, posprzątać, pozbierać, to mi zrobią, no nie czekają roboty. A nie leżeć w namiocie, usiadł ledwo obalo, kurde, widzisz, razem z tym namiotem. No dobra, musisz się, Boguś, spiąć i trochę od siebie zrobić, no. To też ma być twoja praca. Śmiało. Tam nic nie wyciągać z tego namiotu i no wleź te ruki, powyciągaj, pokrzywiej, poumyj i razem z tym namiotem to wszystko wyciągniemy. A co tam jest w środku, Kasia? Śmieci. A, zwykłe śmieci, dobra. Jak są zwykłe śmieci, to ja myślę, że jeszcze twoje... No, a ty tam nie właź na razie, Kasia, bo jest cały czarno, bo mu zgaloty nowe. No, daj no te rówki, dobre. Ujkowi się przydają. No, do tomatów na drugi rok. Dobra. A czekaj, ujek, tu jeszcze. Ja tutaj trzeba... Dobra, tutaj ciepnij ją, Bogdan. Dobra, to się zwinie razem z tymi śmieciami, to też ciepnij, dobra jest. Tam sznurki trzymią jeszcze do śledzi, ja czekaj chwilę. Czekaj, wyrwiemy. Tu też mamy wyrwane. Czekaj, na wioku nie wyjdzie i to wszystko idzie tu. Tu to wszystko weź plutocie i to wszystko idzie sam. Tu macie tam też. Tam będziecie mieli magazyn. Czekaj, Darek, ci to pomogę, ja to weź na hitra. O, śmierdzi ten namiot, Kasia, widzisz? W takich warunkach macie trochę dbać teraz. I do góry. Do góry, to będziemy chcieli, no. No i co to, Kasia, teraz? Idź, tam trzeba posprzątać. No, muszę worek wziąć. Weź worek, tak. Te śmieci tam ładnie ten. Dobra. Tu macie taki obraz, jak będziecie chcieli, to się go potem zawiesi, chociaż tam Achim wam zawiesił jakieś obrazy, nie? Zegar też do Hasioka Achim wam zawiesił nowy. Tak, żeby tu było czysto. No, super, dobra. O, ujka to się spytaj. Po co ci to, Kasia? Wywal to. Nie zbieraj żadnych śmieci, bo to nie ma sensu. A worki zostawić mnie tu. Worki tak na śmieci się przydadzą, bo będziecie śmieci wyrzucać. Tak. Koc się przyda. To trzeba wywalić tak samo tam. Potem. Tam iść. No. Gorki możecie sobie zostawić, bo na ognisko. Jak masz czysty? Brudny. Brudny to nie, to go wywal też. Ja ci koc przyniosę. Mogę ci... Bają się w głowę. Te wszystkie torby coś mocne na złot tu poukładać. Tu wam nic nie zboknie. Dobra. Zajdź na złot tu. I tu macie taką szpiżarnę.
Wiesz, Kasia, no wózek to wszystko się dajcie. Musi mieć lepiej hokej niż nie jeden. Ja worki został, bo będziemy śmieci, potem będziecie śmieci zbierać, bo to czasem ten cały bajzel pozbierać na około. Ja. Dobra. Dobra. Właściciele, żeby sobie nie było bajzel. I tutaj przyłacie się przebierać, takie tu rzeczy. No właśnie, i tu to co mocie, to się będzie przeblikać. A tu bym jeszcze zasłonę zrobiła styki. No, panie, to poukładaj tam, Bogdan. Powiedz, że masz pieska u jej tam tej. No, widzisz. On pieska tam daje na tej, na kanapę. To mi tam go, no. No. Te kurtki, plecaki, torby. Jak paleli tam, nie? Co? Rzeczy, dowód, wszystko, nie? No, to się to tam weź. To tam, to dowód tam, tak, takie osobiste. A, to z jego. Fajnie zrobione, fajnie pobijane, ocieplone. Normalny domek, no. Normalnie. No. To by było tak fajnie za jeszcze za jakiś czasach im, wiesz? To. Żeby tak się to dbaliło, to będzie fajnie, wiesz? Ty, jakoby był bezdomny, to jest super. Więc jakoby taki no sum był albo coś, koniec, szedł, czysto mum i wiesz co, leja na wszystko. Ale na razie mamy rodziny, wszystko to jest dobrze, wszystko. No ale co było im zrobić? No, ja też jest taki twardy, a miękkie serce mu, wiesz? No tam wszystko, wiesz? A to te śmieci po tym wszystko wywiezał, wiesz? No. Tu zróbcie to i gitara gro. To ja już też nie czekam na razie. Jak możesz, jak chcesz kłokać dać, to go daj się. Nie chcesz, no to dobre, to daj go do wora, bo nie mu też jest zimno. No. No. To się potem spakuje i się wywieze na krzot albo na krzotę. Nie, ja się to wezmę po tym. No mi to kole tego namiotu tam po tym zaniesiecie. Pójdźcie teraz do tego. To chodź. Do czym jest spadają? Co ci spadają? Ci spadują? Weźcie, tam wejdźcie, o to tam macie wszystko, Bogdan. Dwie kołdry macie tego. To, że gum na razie dał na dół, żeby nie pomarasić to. Siedzi się. No. Nie wiem, kiedy jest pełna Wersalsa ostatnio. Ulej, jeszcze ci czapka przyniesie do butu. No i co? Kurde, frak. Ja cię nie kręcę. Masz obrazek, szyś. No to może wszystko, no baterię ci wymienia. Ja cię nie kręcę. To jest niemożliwe. A tu masz wieszak. I co? Ja nie pamiętam, kiedy na Wersalce siedział. A to się na noc zamkniesz, Mikro. To dziękuję panie Achim, dziękuję panie Darku. By się przydało, nie? Achimku. No i Darkowi też. No. I Darku. I Majkowi bardzo, też, no i wszystkim. Bardzo wam dziękuję, ale... No. Ja się nie spodziewał, że jeszcze są tacy ludzie, że... latarkę wziąłeś, jak będziemy... co mi tam latarka? pieprza ta latarka. Mamo cię dwie kołdy, a potem się nie przykrywajcie, co siedzi. Na tym będziecie spali, to będzie od spodu grzołu, bo kurde. Z barana czy z kogoś. Ale no. Ty, wiesz co, o to mi chodzi, że ty, że ja już nie będę musiał... się dźwigać na gałęzi, żeby wyjść. No ale teraz macie w porządku, Bogdan, szanujcie to, co ktoś zrobił, co szanujcie coś, bo coś za coś. Dobra. No. Dobra, co? Mogę wyjść? Poplatek, gracie. Słonek ze zrok. Nie chcę. Będzie się nie stydować. Co? Nie wiem, czy to się da. To co? Nie wiem, co się stało. Co się stało? Nie wiem, co się stało. Co? Idź do niego, co się stało. Idź do Dodalka. Co się stało? No co się stało? Idźcie ubrać się ten czysty, idź. Tak. Chłopka, w tej klasie, ty spalny. Ty ujęłeś ze sobą spokój tam. No, idź, no. Ludzie mi zrobili piękną rzecz, a... Aha, tu jeszcze na co masz ten koszyk? Na szklanki i na talerze. No, talerzyki się raczej, szklanki. Tam, wiesz, tam. To jest, wiesz co, to... Ty tam się będziecie potem zamykać, bo ten tak, jak na dół. Ja. Czekaj, wiesz? Nie, no. Dużo ludzi mi... Dobra, Bogdan, będzie dobrze. Trzymaj się, no. No poprób się i będzie jeszcze lepiej, godą ci. Trochę mniej z tym alkoholem i będzie dobrze.
No. I tak byla chciał zrobić. No. Jak nie, że pojada do Toszka albo gdzieś. No, samemu idzie też. No. A teraz, bo widzisz, że zaczął płakać. Dobra, koty płaką, wszystko jest dobrze. Może się cieszyć, że tam może w porządku wszystko i być, o to nic więcej. I nie pić. Stopniowo, pomału, stopniowo. No. I tak chcę zrobić. No. To co, Darek, uciekamy tyś? Ja. Kasia dbaj o porządek. No. I nie dawaj mu tyle pić i będzie tylko gitara. No. Uciekł już. A tutaj daj Kasia jeden ten pojemnik. No. Worek na śmieci tutaj śmieci. Ja, dobra. Żeby chusteczki i takie rzeczy na śmieci przynieść. No, wieś? Mam tam. No. Daj to tu. No worek na śmieci. A, na śmieci. I tu śmieci ciepłać. Ciepłać tam. Bo jak nie, to kurczę, wyczerpię. Dobra. No. Trzymajcie się, dziewczyny. Trzymajcie się. No, na razie, hej. Oj, hej. Dziękuję. A, ja, Kasia. Było to. Dziękujemy, chłopak. A to zostawię ci ujek? No tak został. Zaj coś przybije, coś tego, wiesz, jak coś no. Się pomyśli. No dbajcie się, a jak tego trzy zamykajcie, żeby mu zimno nie było. No. Tam ocie kołdry, tam ocie to, dodatkowe. No, a to. Tutaj chować, patrz tu, ja mówię, jedziemy spać. Co? Mocie kołdry. No bez butów, nie, bo ani w butach to zimno. Buta nie śpi. No, buty ściągać. I nogi wietrzyć, bo szwaje dostaniecie. No. Nogi musimy oddychać, bez kitu godu. Dobra, no. Chłopaki. Dobra, trzymajcie się. Dziękuję. No i będźcie też zdrowi, no. Ja uciekam, Darek uciekam. Ja do jutra. No, to się na stolik połóż, wiesz? No. No, trzymajcie się, hej. No, hej. Dobra, Darek, to się wszystko po świątu, wybierzemy to autem na te, 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 na